Ten wyjątkowy dzień to oczywiście 1 czerwca, Dzień Dziecka. 5 czerwca jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, ponieważ jest to dzień urodzin Walta Disneya. Zatem troszeczkę wcześniej zrobimy wspólny Dzień Dziecka i Dzień Postaci z Bajek. Z jakichkolwiek bajek, nie muszą być to disneyowskie bajki. Biletem wstępu do szkoły dla uczniów oraz nauczycieli będzie karteczka z imieniem i nazwiskiem oraz postacią, za którą przebrała się dana osoba. I potem już będzie można w szkole być i świętować do samego południa. Można urządzać wspaniałe pikniki w klasach. Można będzie spróbować zostać królową albo królem dnia baśni. Jeśli będzie piękna pogoda, spróbujemy zrobić Disney Disco, a przede wszystkim będzie można paradować w tych wspaniałych strojach, które chciałabym, żebyście obmyślili w każdym detalu, żeby chociaż raz w ciągu roku można było być kimś zupełnie innym. Spróbujemy urządzić scenę, na której co jakiś czas będą mogli grać artyści z naszej szkoły, uczniowie, a może i nauczyciele mogą grać melodie z baśni. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to może zrobić jakąś prezentację słowną, monolog albo ulubiony fragment lub scenkę ze swojej baśni lub filmu. Może wymyślimy wspólnie z wychowawcami jakieś inne zabawy związane z Dniem Dziecka i z Dniem Postaci z Bajek. Oczywiście Rada Rodziców zaprasza Was tego dnia na lody. Myślę, że każdy będzie w stanie zjeść jakiegoś pysznego loda. Zatem czekam na Was bardzo mocno i życzę Wam wspaniałych pomysłów, a przy okazji gratuluję wszystkim uczestnikom i ich rodzinom wspaniałych prezentacji na konkursie Co w trawie piszczy. Zatem rzucam, drogie solniaczki, na Was czar kreatywności. Bibidi babidi bu.